Jeśli tak, to proszę bardzo krótko. Entuzjazm, z jakim witacie Państwo realizację artykułu 186 buduje mnie i grzeje moje serce. Bardzo proszę, Panie Ministrze, tylko krótko. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja przeczytam to stanowisko, które Polska w tej sprawie... Wskazujemy, że rozpoczynanie rewizji traktatów w obecnym kontekście geopolitycznym osłabiłoby jedność Unii Europejskiej oraz odciągnęło naszą energię polityczną od innych palących wyzwań. W obliczu trudno przewidywalnej dynamiki politycznej w państwach członkowskich wikłanie Unii Europejskiej w żmudny proces reformy traktatów może doprowadzić do poważnego kryzysu wewnątrz Unii Europejskiej. Mogłoby również opóźnić akcesję nowych państw, co do których powzięliśmy istotne zobowiązania podczas ostatniej Rady Europejskiej 14-15 grudnia 2023 roku. Za nieadekwatne i nieodpowiadające realnym potrzebom Unii uważamy propozycje w sprawie zmian traktatowych przyjęte przez Parlament Europejski 22 listopada bieżącego roku niewielką większością głosów. Ich radykalny charakter nie tylko nie służy usprawnieniu i wzmocnieniu Unii, ale może być wykorzystywany w ramach antyunijnej i antyzachodniej narracji w państwach członkowskich i kandydujących, które są szczególnie narażone na działania dezinformacyjnych ze strony państw trzecich. I teraz rolą Rady Unii Europejskiej powinno być rozwianie tych obaw i odpowiedzialne działania w obliczu obecnych wyzwań, w tym zwłaszcza trwającej agresji na Rosję i Ukrainę. Panowie posłowie, Wy doskonale wiecie to, że decyzję w tej sprawie będzie podejmowała Rada Europejska. I doskonale wiecie, jakie będzie polskie stanowisko. I doskonale też wiecie o tym, że w trybie artykułu 48 Traktatu o Unii Europejskiej rolą Rady Europejskiej w tym przypadku jest tylko przekazanie tego. I doskonale też wiecie o tym, że to jest punkt, który jest głosowany większością kwalifikowaną. Więc wy celowo wprowadzacie opinię publiczną w błąd, bo stanowisko polskie w tej sprawie jest jasne.